Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witam wszystkich widzów Telewizji Trwam w rozmowach niedokończonych. Dzisiejszy temat naszego spotkania to jak budować i chronić wspólnotę narodu. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, senator. Do niedawna pan minister również pełnił funkcję rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Bardzo serdecznie witamy. Witam serdecznie. Panie ministrze, jak budować i chronić wspólnotę narodu? Temat naszego dzisiejszego spotkania podczas rozmów niedokończonych. Wspólnota, jakże to jest ważne pojęcie, a doprecyzowanie pojęć w dyskusji jest niesamowicie również ważne. Dlatego w punkcie wyjścia poprosilibyśmy o doprecyzowanie, o przedstawienie tego pojęcia w kontekście wspólnoty narodu. Rzeczywiście, pierwsza uwaga, że precyzyjne używanie pojęć zapobiega wielu nieporozumieniom. Prawda? A pojęcie wspólnoty, bo może na początek na tym warto się skupić, na pojęciu wspólnoty, które no w naszej europejskiej tradycji, nie tylko polskiej, ale europejskiej tradycji ma no bardzo długą historię. Prawda? W naszej kulturze jest jakby pewną oczywistością, pewnym oczywistym doświadczeniem, że każdy z nas, każdy człowiek żyje we wspólnocie, czy w wielu różnych wspólnotach. Jest istotą społeczną, jak określił to Arystoteles w znanym swoim tekście. A więc warto sobie jakby zdać sprawę, zastanowić się, czym owa wspólnota, czym ta wspólnotowość człowieka jest, czym się przejawia. I także warto sobie postawić pytanie, jak powinna być zorganizowana wspólnota. Dla nas dzisiaj w Polsce wydaje się to szczególnie ważne i warte namysłu, bo no na co dzień, zwłaszcza w życiu politycznym, doświadczamy pewnych kłopotów ze wspólnotowością. Często odnosimy się do siebie tak, jakbyśmy byli zupełnie z różnych wspólnot albo z różnych grup. A wspólnotowi, prawda? To jest no pewien problem, z którym mamy do czynienia. Warto się zastanowić. Dziękuję właśnie za możliwość takiego tutaj namysłu nad tym. Natomiast pojęcie wspólnoty ewoluowało w tradycji, bo pierwsze pojęcia w zasadzie jeszcze z filozofii greckiej, ale potem także w filozofii średniowiecznej w pewnym sensie stawiało jak gdyby wyżej wspólnotę niż jednostkę. Wspólnota jest czymś pierwszym. Wspólnota jest jakby tak pojęciowo, prawda, czy jakby logicznie wcześniejsza od jednostki. Człowiek jest jakby warunkiem tego, żeby w ogóle jednostka mogła się pojawić. Prawda? Co no, ma pewien sens, bo żeby człowiek mógł przyjść na świat, musi wcześniej być pewna zorganizowana przestrzeń, prawda, rodziny, ojciec, matka, prawda, mąż, żona, a więc pewna przestrzeń wspólnotowa, w której dopiero człowiek się pojawia, a więc bez tej wspólnoty nie ma człowieka, nie ma jednostki. Prawda? I z tego spojrzenia, czy z tej idei wynikały też pewne konsekwencje, że jakby namysł nad wspólnotą jest czymś pierwotnym, jest czymś ważniejszym od namysłu nad jednostką jako taką, prawda? Bo wspólnota jest warunkiem zaistnienia jednostki, ale także warunkiem osiągnięcia przez jednostkę pewnej pełni, doskonałości. Gdyby człowiek nawet przyszedł na świat we wspólnocie, ale zostawić go samemu sobie, to nie poradzi sobie, prawda? Nic nie jest w stanie rozwinąć swoich możliwości, a więc wzrasta we wspólnocie i warunki wspólnoty w zasadzie w dużej mierze go determinują, a wyrzucenie ze wspólnoty jest w gruncie rzeczy jakby skazaniem go na nicość. I stąd zresztą, co dla nas może być zaskakujące, w Grecji kara banici, a więc wydalenia z miasta, była w istocie rzeczy równorzędna z karą śmierci. No, to dla nas jest dzisiaj może być zaskakujące, ale tak było. I
tą tradycję no, przejmuje w dużej mierze chrześcijaństwo, prawda? Tradycja chrześcijańska, zresztą to jest piękna synteza właśnie tradycji religijnej chrześcijańskiej starożytnej Grecji, która zaowocowała wspaniałą kulturą średniowiecza. Prawda? I tam myślenie o wspólnotowości też w tej właśnie jakby rodzinnej tradycji zostało jeszcze wzbogacone o ten element absolutny, prawda? Że jakby kreatorem, ale także częścią tej wspólnoty jest po prostu Bóg, który przychodzi do człowieka, który go wybiera, więc ta przestrzeń miłości pomiędzy ludźmi, czy więzi pomiędzy ludźmi jest też jakby elementem przygotowaniem do realizacji absolutnej więzi z absolutem, czyli rozwijaniem miłości do Boga, prawda? I stąd no, miłość pomiędzy oblubieńcem, oblubienicą, mężem, żoną jest często przedstawiana jako figura, jako pewien model miłości człowieka czy Boga do człowieka, prawda? Są na ten temat piękne teksty zresztą i biblijne i późniejsze średniowieczne, świętego Augustyna. Natomiast nowożytność zmienia tą optykę, prawda? W nowożytności to jest ta nasza tradycja, w której my dzisiaj funkcjonujemy. Jak dzisiaj nas zapytać o wspólnotę, no to najpierw mówimy, ja jestem autonomicznym podmiotem, prawda? Ja jestem indywiduum, prawda? To, co artykułuje choćby Konstytucja Amerykańska, że każdy człowiek rodzi się jako wolny, niezależny podmiot, ma prawo dążenia do szczęścia na swój własny sposób, prawda? Czyli najpierw mamy jednostkę, a wspólnota jest czymś pochodnym, prawda? Czyli zmienia się jakby status wspólnoty. Wspólnota jest wynikiem pewnego kontraktu, jest wynikiem pewnej konstrukcji, prawda? Jest, człowiek ma tutaj jakby więcej możliwości do tworzenia tej wspólnoty, prawda? Wielu nowożytnych filozofów oświecenia twierdziło, że stan wyjściowy, stan natury jest stanem wojny, walki, egoistów między sobą, jednostek między sobą, prawda? A dopiero cywilizacja wprowadza wspólnotowość, prawda? I my dzisiaj współcześnie jesteśmy w dużej mierze dziećmi właśnie tej tradycji oświeceniowej, tradycji nowożytnej, prawda? Która no, przybiera różne nazwy, tradycji liberalnej. To słowo zresztą też ewoluowało, prawda? I dzisiaj no, może będzie okazja jeszcze też o tym mówić. Natomiast może jeszcze jedna myśl jest tutaj ważna, że kwestia wolności jednostki, bo to się też często przeciwstawia, że właśnie dopiero jakby nowożytne, współczesne myślenie dało jakby możliwość myślenia o człowieku w kategoriach wolności, prawda? Że człowiek jest wolny, a wspólnota jest jakąś pochodną i stwarza warunek dopiero, czy powinna stwarzać warunki, możliwości, dawać narzędzia do tego, aby każdy mógł korzystać z wolności. No, taka jest faktycznie idea, ale warto zwrócić uwagę i także uwzględnić to, bo to jest element wielu nieporozumień, że w tej wspólnocie przednowożytnej było także miejsce na wolność, zwłaszcza w tym rozumieniu właśnie, jak to widziało chrześcijaństwo, prawda, że człowiek jest wolny i wybiera swoją drogę do Boga, a wspólnota jest właśnie jakby tą tkanką, tą przestrzenią, w której człowiek tą swoją wolność drogi do Boga może realizować. Bardzo dziękuję, panie ministrze, za to przedstawienie tej ewolucji również tego pojęcia wspólnoty. I zauważamy, ta pierwotna, podstawowa cząstka, forma wspólnoty, jaką jest rodzina, prawda? W której panuje pewien ład, pewna harmonia, pewien porządek, bo bez tego ta wspólnota po prostu nie funkcjonuje. I teraz, jak można to pojęcie wspólnoty przełożyć na rzeczywistość tak bardzo złożoną, tak bardzo różnorodną, wielobiegunową, jaką jest naród? Mhm. No, naród jest pewnym szczególnym przypadkiem wspólnoty, prawda? Bo no to tak jest, że znowu to takie hierarchiczne myślenie jest bardziej
bliskie klasycznej filozofii, prawda, tej przednowożytnej, która w ogóle całą rzeczywistość widziała jako pewną hierarchię. Prawda? Natomiast my myślimy troszkę inaczej, prawda? My jesteśmy tą ideą demokracji bardzo, bardzo przeniknięci, ale także w naszym myśleniu jest czymś naturalnym, że jesteśmy w stanie wskazywać pewne hierarchie, prawda? Rodzina jest podstawową wspólnotą, podstawową jednostką społeczną, podstawową komórką społeczną, różnie jest to wyrażane, prawda? Natomiast większą wspólnotą jest jakaś wspólnota lokalna, prawda? Gmina, miasto, prawda? Dzisiaj przekłada się to też na pewne rozwiązania polityczne, prawda? Takie jak samorząd terytorialny jest wyrazem właśnie tej lokalności i tego poczucia, że człowiek ma szczególne więzi z ludźmi, którzy żyją opodal, prawda? Z sąsiadami, są wspólne problemy, droga, infrastruktura taka do życia codziennego, prawda? Cały szereg konkretnych bardzo zadań, które związane są z tą lokalnością, prawda? I w tym sensie wspólnota lokalna jest ważnym elementem. Kolejne piętro, że to właśnie ta większa wspólnota, to jest wspólnota narodowa, która i tu pojawia się już trochę większy stopień skomplikowania, bo ile rodzina, no pomimo różnych dzisiaj dziwactw, które wokół rodziny się dzieją, to no jednak stosunkowo łatwo jednak ją zidentyfikować i zdefiniować. Ta wspólnota lokalna w istocie także, chociaż dzisiaj niezwykle ciekawą wspólnotą lokalną, to już lokalne nie bardzo pasuje, są metropolie. Prawda? Czyli ogromne aglomeracje wielomilionowe, czyli bardziej liczne niż niektóre państwo, które tworzą no właśnie pewną niezwykle interesującą wspólnotę lokalną, ale to jest znowu temat może na inne rozważanie. Prawda? Natomiast kwestia narodu, bo naród w tradycji nie tak dawnej w gruncie rzeczy, to jest niewiele ponad 200 lat w istocie rzeczy, kiedy wspólnoty narodowe zaczęły się organizować w państwa, a więc narody były jakby głównym w istocie rzeczy jakby wyznacznikiem czy elementem tworzenia państwowości. Wcześniej także były państwa, ale państwa były związane z dynastiami, z rodzinami, prawda? Czyli bardziej z tymi właśnie wspólnotami rodzinnymi wręcz, czy lokalnymi. To była jakby emanacja czy przedłużenie tego. Zresztą władza wtedy najczęściej monarsza była rodzajem no właśnie pewnej władzy ojca nad nie obywatelami, tylko poddanymi, prawda? Natomiast od 200 lat państwo jest w dużej mierze identyfikowane z narodem, prawda? Jest tutaj, tu już jest, że tak powiem, także źródło pewnych nieporozumień, prawda? Czy konfliktów czasem właśnie. Konflikty między państwami mają często charakter konfliktów narodowościowych także. Problem państw wielonarodowościowych to jest jakby już rzecz trochę bardziej jakby skomplikowana w naszej sytuacji polskiej. My z jednej strony mamy piękne, wielowiekowe tradycje Rzeczpospolitej dwojga czy większej ilości narodów. Prawda? To jest piękny element naszej tradycji. Zupełnie dzisiaj jakby mało eksploatowany w Europie, bo Europa z jednej strony jakby sięga dzisiaj do tradycji właśnie pewnej wspólnoty wielonarodowej, ale trochę zapomina i my sami słabo jakby promujemy, czy słabo potrafimy mówić właśnie o tych naszych zupełnie nowatorskich w tamtych czasach, prawda, w XV, XVI wieku tradycji ojczyzny, czy właśnie państwa wielonarodowego. No i można jeszcze wspomnieć, że ponad narodem, to jest znowu idea żywa w nowożytnej tradycji politycznej, idea państwa czy wspólnoty międzynarodowej, idea kosmopolityczna, prawda? Takie bycie obywatelem świata, co dla nas Polaków się to kojarzy nie najlepiej. Kosmopolityzm jest w Polsce raczej negatywnie konotowany, ale Kościół katolicki jest kościołem
powszechnym, a więc idea państwa takiego, czy wspólnoty obejmującą całą ludzkość jest w dużej mierze także związana i wypływająca właśnie z tradycji chrześcijańskiej. Zdaniem pana ministra, jakie czynniki, wydarzenia miały zasadniczy wpływ na ukonstytuowanie się tej wspólnoty narodu polskiego? No, to wielkie pytanie i wielki temat. Ja myślę, że gdybyśmy zaczęli sięgać samych początków, to jakby sprawa jest oczywista. Chrześcijaństwo, przyjęcie chrztu, to naszą jest takim aktem założycielskim naszej wspólnoty narodowej. No, potem no pewnie może troszkę mało czasu, żeby tą historię naszą piękną, skomplikowaną, przez wiele wieków taką optymistyczną, można powiedzieć, i taką, której inni mogą nam zazdrościć. Natomiast ostatnie 200 lat było niestety trochę gorsze dla naszej państwowości, podmiotowości i może warto się skupić właśnie na tym, bardziej na tych współczesnych jakby problemach, zagadnieniach, znaczy skąd jakby wyrasta dzisiaj nasza współczesna wspólnota, prawda? Ta, która no, jakby jej ten dwudziestowieczny kształt rodził się też w wielkim trudzie, prawda? Ze zlepiania tego, co było po trzech zaborach, prawda? Trzech różnych systemach, a potem no, znowu nieszczęścia, tragedia II wojny, tragedia komunizmu, prawda? I od 20 paru lat no, próbujemy znowu tą naszą polską wspólnotowość składać w pewną całość i no, nie jest to takie łatwe. Chociaż z drugiej strony trwamy dzisiaj w tej wspólnocie. Może nie jest aż tak źle, jak nam się wydaje. Też bez wątpienia, jeśli chodzi o ten ostatni czas, niezmiernie istotną rolę dla poczucia pewnego rodzaju wspólnotowości tej ostatniej historii naszej ojczyzny bez wątpienia odegrał papież Polak, jego wybór, jego pielgrzymki, tak, to jest... też jego śmierć, którą bardzo mocno przeżyliśmy. To prawda. Tak, ja powiedziałem, że w ostatnich 20 kilku latach, ale w gruncie rzeczy, jeśli idzie o ten, jeżeli można mówić, bo tutaj mam oczywiście proces, ale jeżeli by można mówić o pewnym takim, no trudno jest mówić o jakimś takim jakby punkcie zwrotnym, czy jakby założycielskim właśnie tej współczesnej polskiej wspólnoty, ale tutaj całkowita zgoda, że rok 1978-16 października no był takim kamieniem milowym. Potem przyszedł ten niezwykły zupełnie fenomen Solidarności, prawda? Ta wiosna, prawda? Czy jesień, rok, prawda? Jak Mickiewicz kiedyś pisał w innym kontekście roku neapolońskiego, ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Prawda? Ten rok 80-81, no, brutalnie przerwany, czy złamany, niedługo będziemy mieli kolejną rocznicę, prawda, stanu wojennego. Tak, to jest jakaś ogromna siła, która nas znowu na więcej niż na chwilę jakoś scaliła, scementowała, prawda, i była też no, bardzo ważnym czynnikiem tego, że w 1989 roku komunizm w Polsce, jak być może wtedy przedwcześnie trochę ogłoszono, że w Polsce się skończył komunizm 4 czerwca. No, troszkę to jest znowu bardziej skomplikowane zapewne, ale jednak nowa jakby postać polskiej wspólnoty, właśnie polskiej wspólnoty, która, no co by nie powiedzieć, ma już pewną samoświadomość jednak decydowania o sobie, prawda? To, co określamy prosto, że odzyskaliśmy niepodległość i sami o sobie stanowimy, lepiej lub gorzej, prawda? To jest nasza rzeczywistość od 27 lat, ale no, przychodzi nam to nie bez trudu. Natomiast były momenty faktycznie takie, w których to poczucie wspólnotowości na chwilę, niestety, na chwilę jakby wybuchało śmierć Ojca Świętego
w 2005 roku była niewątpliwie takim właśnie, taką właśnie, no więcej niż chwilą, tygodniem można powiedzieć, takie rekolekcje, prawda, narodowe, taki czas, w którym to o tym poczuciu nie trzeba było mówić, że jesteśmy wspólnotą, to po prostu tym żeśmy żyli. Natomiast no potem z upływem kolejnych tygodni, miesięcy znowu wszystko wracało do normy i dzisiaj pytanie, czym jest nasza wspólnota, jest no, pytaniem, nad którym musimy się pochylać. Naród polski, Polska, wspólnota. Każda wspólnota musi opierać się na bardzo konkretnych wartościach. My jako naród te wartości obraliśmy 1050 lat temu, podczas chrztu Polski. I przepięknie też Ojciec Święty Jan Paweł II mówił o tych wartościach. Przytoczę słowa zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II, wygłoszonej podczas mszy świętej na Placu Zwycięstwa w Warszawie 2 czerwca 1979 roku. Wówczas Ojciec Święty mówił tak: nie sposób zrozumieć dziejów Polski od Stanisława na Skałce do Maksymiliana Kolbe w Oświęcimiu, jeśli się nie przyłoży do nich tego jeszcze jednego i tego podstawowego kryterium, któremu na imię Jezus Chrystus. Mm-hmm. Tak, to jest słynne słowa, że nie sposób zrozumieć Polski bez Chrystusa, że no, geneza, mówiliśmy o tym, prawda? Geneza jest związana z chrztem i współcześnie ta, jakby ten początek naszej współczesnej wspólnoty, tej najnowszej właśnie, no też związany jest z wydarzeniami o charakterze religijnym. Wybór papieża, prawda, wpływ, ten fenomen solidarności, on jest już szerszym fenomenem, nie czysto religijnym, ale bez tego jakby religijnego wkładu w doświadczenie solidarności też tego fenomenu chyba by nie było. Także to święte słowa. Widzimy, że również dzisiaj, nie tylko na przestrzeni całości historii, ale również dzisiaj ten wpływ również Kościoła, chrześcijaństwa na budowanie tej wspólnoty jest no, bardzo znaczący, bardzo znaczący. Niewątpliwie tak, natomiast no, jest z tym też pewien problem, prawda? Bo no, co by nie powiedzieć, nasza wrażliwość religijna, nas, Polaków, jednak zmienia się, zmieniła się, prawda? I dzisiaj wrażliwość zwłaszcza młodszego pokolenia, czy już nawet mojego pokolenia w stosunku do wrażliwości moich rodziców jest inna. To jest no, wszystko religijnie coraz bardziej letnie, a co dopiero powiedzieć o Europie, prawda? Europa, która no, też ma swoje korzenie religijne, korzenie chrześcijańskie, a w wielu sytuacjach i wiele środowisk dzisiaj europejskich, takich też wpływowych, właściwie do tej tradycji nie bardzo ma się ochotę przyznawać. Nawet przeciwnie, często jest eksponowane właśnie, że jakby ten akt założycielski, może powiedzieć, właśnie nowoczesnej Europy, to jest, ja wiem, rewolucja francuska, to jest oświecenie, czyli to jest właściwie walka ze średniowieczem i wypieranie średniowiecza, prawda? I, a więc tym samym wypieranie chrześcijaństwa. Moim zdaniem jest to ogromne nieporozumienie. Znaczy ogromne nieporozumienie. Jeżeli troszkę głębiej wejść właśnie w europejskie idee nowożytne, właśnie takie choćby jak wolność jednostki, prawda, która staje się sztandarowym hasłem właśnie budującym wspólnotę, mówiłem o tym, to ta kategoria wolności indywidualnej, jednostkowej, ona byłaby niemożliwa bez chrześcijaństwa. Przecież to jest szaleńcza idea, że każdy człowiek jest istotą wolną. Jeżeli patrzymy na naturę, patrzymy na naturalny bieg rzeczy, no to gdzie znajdziemy jakiś argument, że każdy z nas jest niezwykły? Przychodzi na świat, coś tam się troszkę pokrząta i już go nie ma.
prawda, jak liść. Patrząc z tej perspektywy, no bardziej jesteśmy podobni do liści na drzewie niż do wolnego, niezależnego podmiotu. A więc w tym sensie można by równie dobrze powiedzieć, że liść na drzewie jest wolny i autonomiczny. No, ale właśnie mamy rozum, mamy pewne może bardziej wyrafinowane narzędzia niż rośliny czy zwierzęta, ale idea, że każdy z nas jest absolutnie ważny, jest ideą religijną, bo Bóg nas wybrał, kocha, mało tego, w chrześcijaństwie oddał za nas życie. To jest jakby akt założycielski idei wolności indywidualnej. On potem się zlaicyzował, on potem przeszedł w pewną praktykę polityczną, prawda? I o tym jakby źródle, o tym korzeniu dzisiaj często zapominamy, ale jeszcze wspomnianej przeze mnie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, tam jest powiedziane, że to Bóg stworzył każdego jako wolny podmiot, jako ten indywidualny human being, prawda? Czyli indywidualnego człowieka. To Bóg go stworzył, a więc jeszcze w Konstytucji Amerykańskiej jest bezpośrednie wskazanie na źródło. Natomiast no, dzisiaj w Europie często mamy do czynienia właśnie z poglądami, że myśmy sobie tą wolność po prostu sami zapewnili, sami jesteśmy tacy mocni, że potrafimy się o nią absolutnie troszczyć. No, nieszczęście komunizmu niewiele nas nauczyło, bo to był taki wielki projekt właśnie zagospodarowania wolności, budowania raju na ziemi w oparciu o swoje własne możliwości. No, to jest traktowane jako taki wypadek przy pracy, prawda, taki, ale jesteśmy dalej na tyle mocni, że sami sobie właśnie tą wspólnotowość czysto racjonalną, taką kosmopolityczną zbudujemy bez religii, bez... Znaczy, no może nie ma co przesadzać, prawda, że już bez innych rodzajów wspólnoty, ale tutaj ta wspólnota rodzinna jest elastyczna, prawda, możemy i tą wspólnotowością manipulować. Także ta oczywista dla nas tradycja, prawda, która, no właśnie to ciekawe, po 1000 latach została jakoś na nowo, jak gdyby odnowiona, prawda, bo niedługo po milenium, prawda, czyli tysiącleciu obchodów, tysiąclecia chrztu, prawda, no, nastąpiło właśnie to jakby wzmocnienie, ja wiem, czy właśnie jakby zawiązanie tej współczesnej wspólnoty naszej, polskiej, na właśnie na tych doświadczeniach związanych z no, samym przeżywaniem też milenium, ale potem właśnie spektakularne już akty, jak wybór papieża, jak wizyty Ojca Świętego Jana Pawła, zwłaszcza ta wspomniana właśnie w 79 roku, potem fenomen Solidarności, w którym też te przestrzenie społeczna i religijna się przenikały, prawda? I, no i od 89 roku rządzimy się sami i no i właśnie pytanie, jak się rządzimy i jak tą naszą wspólnotowość efektywnie chronimy i na jakich dzisiaj wartościach się opieramy. Pytanie o wartości to jest pytanie kluczowe, zasadnicze. Bez wątpienia, jeśli chodzi o nasz naród, to wiara na przestrzeni tych wieków była bez wątpienia tą rzeczywistością, która gromadziła i która konstytuowała tę rzeczywistość. I nie dopuszczała do tego, żeby się to wszystko gdzieś rozsypało. Patrząc na to, chociażby co pan minister przytoczył, przykłady krajów Europy Zachodniej, pojawia się to pytanie, jak ta wspólnotowość tam obecnie wygląda, kiedy nastąpiło to odejście, prawda, chociażby od tego elementu wiary, który jednoczył. To jest pytanie, które no pozostaje bez odpowiedzi. No, w jakimś sensie próbujemy na niego odpowiadać, czy też w Europie próbuje się na to odpowiadać też jakoś na co dzień, bo trudno może, jak im bliżej współczesności, tym trudniej jest o jakieś ogólne, prawda, takie odpowiedzi, czy ogólne diagnozy, no bardziej można śledzić, jak w pewnych konkretnych wypadkach, w konkretnych sporach, przy konkretnych problemach na
jakich jakby wartościach, czy na jakich pryncypiach się opieramy. I no, bardzo pouczające jest to, że teraz, powiedzmy w ostatnich 2 latach, kiedy pojawił się ten problem uchodźców, prawda, to jest na razie bardzo jakby delikatne, ale warte zauważenia. Właśnie w konkrecie, że kiedy Niemcy na przykład, ten dzisiaj najpotężniejsze państwo w Europie, prawda, z którego wiele się można uczyć, prawda, i tak dalej. Warto, zresztą myśmy też wiele, niemało skorzystali, prawda, na tym bogactwie Niemiec w ostatnim choćby czasie. Są inne problemy też, ale to zostawmy. Natomiast warto zauważyć, że kiedy Niemcy w zasadzie stanęły przed takim zupełnie nowym i zaskakującym wyzwaniem, właśnie jak ten niekontrolowany napływ uchodźców, to proszę zauważyć, że nagle, w sposób zaskakujący właśnie, można powiedzieć, niekonsekwentny, zaczęto w praktyce przywoływać pewne idee tradycyjnie chrześcijańskie, a więc, że bliźni, prawda, już nie obywatel, nie relacja polityczna, tylko właśnie relacja między mną a bliźnim, że bliźni uchodźca wymaga pewnego zaopiekowania się, prawda? A jak sobie radzić z tym, że ta inna kultura właśnie, że oni się nie adaptują, inna kultura, islam może tutaj nas, że tak powiem, zepchnąć do defensywy. No, pani kanclerz Angela Merkel ostatnio powiedziała, że śpiewajmy kolędy. Wróćmy do naszej, to troszkę tak infantylnie zabrzmiało, natomiast to jest naprawdę niezwykle ciekawy, zaskakujący sygnał, że jak trwoga, to do Boga. No, jak chcemy bronić naszej własnej tożsamości, chcemy pokazać, że my jesteśmy Europą i jakby zapraszamy innych, to gdzie jest nasza tożsamość? No właśnie islamowi mamy, że tak powiem, do przyjaznego, by się chciało powiedzieć, takiego konkurencyjnego, przyjaznego zaoferowania, czy pokazania, że my jesteśmy chrześcijanami, ale no gdzie jest to chrześcijaństwo w nas? No nie bardzo go widać, prawda? Na początek może śpiewajmy kolędy. Tak, to jest to, co pan minister zauważa, jest niesamowicie ciekawe. Gdy stajemy w konfrontacji, prawda, z jakąś inną rzeczywistością, rzeczywistością obcą, to szukamy tych korzeni, bo faktycznie okazuje się, że nie mamy co zaoferować, czym jakoś wyjść naprzeciw. Ale też tutaj pojawia się to pytanie w kontekście uchodźców, takiego niekontrolowanego napływu uchodźców. Jaki on ma wpływ chociażby na wspólnotę narodu? No, to jest dzisiaj bardzo dynamiczne pytanie. Mamy znowu w historii Europy były przypadki, że wędrówki ludów przetasowywały porządek polityczny w Europie. Trudno powiedzieć, czy jak to będzie wyglądało z punktu widzenia historii, to co dzieje się obecnie, prawda? Czy to będzie tylko taki no, wiaterek, prawda, który gdzieś troszkę zrobi jakieś poruszenie i wszystko wróci do normy, czy też nastąpi jakieś istotne przetasowanie w Europie, prawda? Przetasowanie tej także pewnej europejskiej wspólnotowości, bo właśnie tutaj w kontekście tego naszego głównego jakby tematu, idei wspólnoty, prawda, no dzisiaj o tym nie wspomnieliśmy, prawda, że dzisiaj tą taką no, dosyć konkretną wspólnotą ponadnarodową jest wspólnota europejska, prawda? Bo ja mówię, jakby przyszedł od razu naród, a potem jakaś wspólnota międzynarodowa, kosmopolityczna. No dzisiaj mamy pewne dodatkowe piętro jeszcze tutaj, prawda? Wspólnota europejska, która, no co by nie powiedzieć, możemy mieć tutaj znowu różne, gorące, bardzo różniące się zdania, prawda? Od takiej bezrefleksyjnej apoteozy, prawda, czy pochwały wspólnoty europejskiej po skrajnie przeciwne stanowisko. Nie jest łatwo wyważyć te wszystkie argumenty, ale jednak co by nie powiedzieć, ta wspólnotowość europejska jednak w Europie przez ostatnie, no to już jest 70 lat, nie tak mało, prawda, zapewniła w zasadzie pokój, prawda, trudno pomijać, ale no były bardzo krwawe i fatalne, okropne lokalne konflikty, ale jakiś dorobek ta Unia Europejska jednak ma, prawda? Natomiast, no właśnie, teraz
widać, że nie będę tutaj nawet próbował jakichś generalnych wniosków czy diagnoz formułować, ale no jest rzeczą oczywistą, że to wyzwanie, prawda, to zaskakujące trochę wyzwanie, jakim jest pojawienie się dużej liczby osób no, z innych kultur, co do których mamy daleko idące wątpliwości, czy oni chcą się w ogóle adoptować, czy chcą przyjąć nasze reguły, czy też chcą żyć swoimi zasadami i raczej epatować nimi na zewnątrz. Tego nie wiemy, ale no, jest jakby duża wątpliwość co do właśnie tej chęci przybyszów, którzy przybywają do Europy, zresztą z różnych powodów także, prawda, bo to, co, o czym się często zapomina, bo to też nie ma chyba jednego pytania, bo to przyjeżdżają różni ludzie, prawda, z różnej motywacji, prawda, to też nie jest pewnie jedna odpowiedź, ale jedno jest na pewno pewne, jedna jest tutaj, jeden wniosek jest narzucający się, że to jest dla nas i wyzwanie, ale też szansa jakby zweryfikowania naszych własnych wartości, prawda? Tego, kim jesteśmy, na ile pewne idee właśnie takiego bezwarunkowego i takiego bezmyślnego trochę jakby otwarcia się, akceptacji wszystkiego, prawda, w imię tolerancji, która wydawała się przez długi czas jakby ostatecznym punktem odniesienia, prawda, że jak tolerancja i tyle, prawda, wartość sama w sobie, nic poza tym. Tolerancja jest piękną ideą. Z jednej strony, ale tolerancja musi być na czymś umocowana, z czegoś wynika, czemuś służy, prawda? To nie jest tak, że jest jakimś absolutem i ostatnim punktem odniesienia, prawda? I dzisiaj ta choćby idea tolerancji, która no, to jest idea nowożytna, ona się też właśnie ma tą swoją gdzieś tam 300 lat historii w tym tej jakiejś historii idei, ale dzisiaj ona no, też ulega pewnej weryfikacji. Jaką jesteśmy wspólnotą, na ile faktycznie jesteśmy otwarci, ale co to znaczy być otwartym, prawda? Czy to znaczy, nie wiem, otwarty, że przychodzi ktoś poderżnąć mi gardło i ja jestem zachwycony, prawda, tolerancyjny i witam go kwiatkiem, prawda? Bo czy też trzeba tą ideę w jakiś sposób zweryfikować i także powiedziałem, że to, co dzieje się dzisiaj w Europie jest i zagrożeniem, i wyzwaniem, ale wydaje mi się też szansą dla Europy, dla Polski. I mam takie przekonanie, że akurat nie my ze swoimi doświadczeniami możemy sporo wnieść do Europy, bo co by nie powiedzieć, Polacy, znaczy choćby moje pokolenie, mówię starsze, no ma jednak doświadczenie także takie jakby wspólnotowe życia w systemie, który jest, jakby generuje zagrożenia, jakby realne zagrożenia, nie wydumane takie, że coś ktoś wymyślił, napisał na czołówce gazety, żeby, nie wiem, żeby za chwilę sprzedać jakieś lekarstwo na to, ale mówię o zagrożeniach realnych. No w Europie w zasadzie pokolenia, które przeżywały realne zagrożenia i ten no w gruncie rzeczy po II wojnie światowej w Europie Zachodniej, w Niemczech, prawda, we Francji, no, w sensie społecznym, takim cywilizacyjnym, tego rodzaju zagrożeń no, było mało, czy w zasadzie nawet, tak, no, nie wiem, czy nie powiem jakiegoś błędu, może historyk mnie tutaj poprawi, ale takiego zagrożenia choćby u nas właśnie w czasach komunizmu, prawda, totalitaryzmu nie było. My jeszcze tą pamięć mamy i to myślę jest jakby cenne doświadczenie, którym dzisiaj Polska czy kraje właśnie tej części Europy mogą się dzielić. I to też nie jest przypadek, że bo to jest tak powiedziane, że my jesteśmy właśnie niedojrzali i nie dorosliśmy do tego, żeby się z tym problemem zmierzyć, prawda, po europejsku. No ale to właśnie nie jest przypadek, że takie kraje jak Węgry, które mają tutaj bardzo podobne doświadczenia jak my, właśnie, że kraje tej części Europy do tego wyzwania właśnie, jakim jest pojawienie się w Europie dużej ilości ludzi z innych kultur, no podchodzą trochę inaczej, czy inaczej niż kraje Europy Zachodniej.
Czyli zdaniem pana ministra może to być szansa również dla wspólnoty narodu. Tak to widzę i ja powiedziałem, w ogóle staram się raczej patrzeć na zjawiska negatywne, jak coś się dzieje złego, no to warto się zastanowić, co z tego złego, co z tego problemu można, jak to spożytkować. Prawda? Zresztą to jest zresztą nauka katechizmu, prawda? Że Pan Bóg po to nam czasem podstawia nogę, tak się wydaje, prawda? Czy na nas nakłada jakieś ciężary, żebyśmy z tego, na tym się wzmocnili, prawda? Także to jest, jakoś powiedziałbym, może wyniosłem taki sposób myślenia po prostu gdzieś z katechizmu, czy z lekcji religii, z podstawówki i to jakoś tutaj mi pasuje też do tych naszych współczesnych doświadczeń i wyzwań. Jak budować i chronić wspólnotę narodu? Temat dzisiejszych rozmów niedokończonych w telewizji Trwam. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, senator, do niedawna pełniący również funkcję rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zapraszamy naszych widzów do współtworzenia czasu rozmów niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia 56 657 00 11 z Polski Północnej. Z Polski Południowej 56 657 00 12. Numery spoza granic naszej ojczyzny 657 00 13 lub 657 00 14. Numery w naszej rodzinie 536 600 300 lub 536 600 400. Serdecznie zapraszamy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Rozmawiamy na temat, jak budować i chronić wspólnotę narodu. W tym kontekście już troszeczkę zahaczyliśmy o temat również Unii Europejskiej, prawda? Mhm. Jako takiej wspólnoty, która skupia w sobie poszczególne wspólnoty narodowe. I to też jest bardzo taka rzeczywistość ciekawa i złożona, bez wątpienia. I jak w tych relacjach Unii Europejskiej, chociażby z Polską, prawda? Jak podejść do rzeczywistości pewnej autonomii? Każda rodzina no, lubi swoim, prawda, ogródkiem zajmować się i nie lubi, jak sąsiad wchodzi i pewnego rodzaju tam zmiany wprowadza w tym moim ogródku, w moim mieszkaniu. I teraz takie pytanie, jak to połączyć, jak to pogodzić? Jak to pogodzić? Wpływ Unii Europejskiej, jak zauważamy, coraz większy, takie pewnego rodzaju tendencje, próby wpływu na pewne sprawy w naszej przestrzeni tej publicznej w Polsce. Jak tutaj te dwie sprawy ze sobą pogodzić? No, jest to na pewno skomplikowane, ale ja też nie jestem tutaj jakimś wielkim specjalistą od właśnie prawa unijnego, tych relacji, bo to jest dzisiaj system bardzo skomplikowany, ale jeżeli patrzeć na pewne pryncypie i zasady, to jednak, co by nie powiedzieć, Unia stara się na coś takiego robić. Są pewne zagadnienia, prawda, czy pewne sprawy, którymi jest powiedziane, tym zajmuje się prawo państwowe, czy to reguluje prawo państwowe, jak choćby na przykład sprawy obyczajowe, prawda? Czy sprawy związane z legalizacją właśnie, bądź nie, aborcji, sprawy związane z eutanazją. Niezwykle istotne dzisiaj, takie cywilizacyjne też problemy, prawda? I pułapki. I tutaj pryncypialnie przecież Unia Europejska mówi, nie, to jest na poziomie lokalnym, chociaż z drugiej strony, prawda, mamy często sygnały, prawda, różnego rodzaju, uchwały Parlamentu Europejskiego czy wypowiedzi różnych polityków, które no, próbują także w tej sferze obyczajowości coś narzucać, prawda? Ale tym się może też nie ma co nadmiernie, znaczy przejmować w takim sensie trochę jako zagrożenie. No, znowu bardziej bym to traktował jako wyzwanie, żeby tym nie zawsze rozsądnym takim wytycznym no, przeciwstawić sensowną kontrargumentację, sensowną argumentację, którą można przy pewnym wysiłku wypracować. Prawda? A więc
A więc jest to, natomiast są oczywiście takie przestrzenie, zwłaszcza powiedzmy w życiu gospodarczym, prawda, czy w pewnych ustrojowych rozstrzygnięciach, choćby no, kwestia kary śmierci jest, jakby w ogóle się tak zastanowić, jakie wartości, czy jakie konkretnie idee dzisiaj Europę spajają. Co konkretnie, co dzisiaj, za co Europa jest no, w ogóle gotowa oddać życie, to jest pytanie nie na miejscu, bo właśnie ideą jest to, że nie ryzykujemy życia, prawda? Tak, i tutaj, przepraszam, rodzi się to pytanie o te wartości, prawda? No właśnie, które są tak, tym podłożem do budowania wspólnoty. I co jest dzisiaj taką wartością? No bo sam to, że jakby idea takiego konsumpcjonizmu, prawda, no, nie jest czymś takim, co pociąga, co właśnie zwłaszcza, powiedzmy, kraje biedniejsze czy spoza Unii, to jest coś, co imponuje, prawda, że tu jest dobrobyt, że są, nie wiem, ładne neony, szybkie samochody, prawda, i to przyciąga i to jest pewna taka praktyczna rzecz, która, ale rzecz, no nie, to nie jest wartość, to jest czysto materialna, która, no my jesteśmy też istotami potrzebującymi, prawda, dóbr materialnych, ale no choćby w zderzeniu z tymi wyzwaniami, o których mówimy, to jest za mało, prawda, to jest za mało. A więc co z innej sfery, jakiejś idei tutaj nas cementuje? No na pewno idea demokracji, o tym się mówi i odmienia się przez różne przypadki, ale w zasadzie to się sprowadza do jakby idei, no, ja wiem, wyborów, prawda, wolnych wyborów i tak dalej. Natomiast taką ideą właśnie jest choćby zakaz kary śmierci, prawda? Bo to jest ze sfery, można powiedzieć, takiej właśnie trochę obyczajowej, trochę prawnej. I w gruncie rzeczy jest to pewna, moim zdaniem, właściwie jedna z nielicznych takich jakby ideowych rzeczy, które dzisiaj w Europie są właściwie obowiązkowo narzucane. Jeżeli któreś z państw europejskich chciałoby karę śmierci przywrócić, to w zasadzie jest to wykluczenie z Rady Europy, a więc to nie chcę w tej chwili dyskutować nad karą śmierci, bo to jest, dzisiaj w ogóle nie wypada w Europie dyskutować z tego względu, bo to byłoby w zasadzie podcinanie jednego z takich no, konkretnych, trudno nazwać fundamentem, ale takich realnych fundamentów spajających Europę, ale to jest za mało. No to, To jest chyba za mało. No, chciałoby się jednak jakiś głębszy, jakiś no, poważniejszy taki aksjologiczny fundament niż tylko zakaz, konsumpcja chociażby, zakaz kary śmierci, konsumpcja, śmierci. Prawda, i no, ogólna idea demokracji, którą też można z tego robić i straszaka i bić czasami, jak się chce, prawda, komuś przyłożyć. Też zauważamy, prawda, że wobec demokracji są równi i równiejsi. Znaczy niewątpliwie jeszcze jedna jest ważna, żeby już może tak tego nie spłycać, na pewno idea wolności jednostki i praw człowieka jest taką ideą ciągle poważną, prawda? Idea wolności właśnie wypowiedzi. Natomiast już z praktyczną wolnością, korzystaniem z tej wolności wypowiedzi, czy jakby się bliżej przyjrzeć, no, mamy w Europie trochę kłopot. I znowu paradoksalnie powiedział, w Europie często mamy większy niż w Polsce. Chociaż nam się dzisiaj zarzuca, że w Polsce jest kłopot z wolnością mediów. Panie ministrze, odbierzmy telefon. Tak, przepraszam, ja za dużo mówię. Bardzo proszę. Szczęść Boże, Jadwiga z Warszawy. Szczęść Boże, bardzo prosimy. Więc trochę z przerażeniem słucham profesora. Reprezentuje on bowiem wszystkie mnie bardzo obce wartości. Ja pochodzę z rodziny ziemiańsko-akowskiej, więc PRL na pewno nie był dla mnie wzorem. Jednak to, co przeżywałam po 89 roku, to mogę w skrócie nazwać uwłaszczenie się nomenklatury, kompradorów na majątku narodowym i upodlenie najpierw PGR-ów, później przemysłu, służby zdrowia, po kolei w ten sposób. Do dzisiaj to trwa. Taki podział, jaki nastąpił zarówno w sferze zróżnicowania dochodów, jak w dostępie do jakichkolwiek dóbr. Nie tylko materialnych, również i duchowych.
nigdy nie był w Polsce. Także ja uważam, że idziemy cały czas w złym kierunku. Dla mnie wspaniałym kierunkiem, o którym stale powtarzał prymas tysiąclecia, prymas Wyszyński, była społeczna nauka Kościoła. Jak daleko myśmy od tego odeszli? Przecież to, co się dzieje, pan mówi o konsumpcjonizmie. 3 miliony osób zostało wygnanych za chlebem, zwyczajnie za chlebem. I my na te miejsce mamy sprowadzać innych. 3 miliony, jak teraz podajecie sami, 3,5 miliona dostaje mniej niż 600 zł coś tam miesięcznie. To są ludzie, którzy są wykluczeni. Nie ma przeproś za to. To są lata cierpienia. Pan mówi o karze śmierci. Ilu jest skazanych na męczeńską śmierć z braku leków? Nawet się nie przyznają, że nie są w stanie wykupić. Z braku właściwego wyżywienia. Umierają na ulicach pod mostami. Ilu bezdomnych? Moja rodzina była pozbawiona majątków rzekomo w interesie ludu. Ale te majątki zostały przejęte przez ludzi, którzy wcale się tego nie dorobili pokoleniami, tylko po prostu zawłaszczyli cudze. Więc nie mówmy o konsumpcjonizmie, bo on dotyczy tylko wąskiej grupy ludzi. To samo się dzieje zresztą na zachodzie Europy. W tej chwili tak ogromny prekariat, jaki istnieje na zachodzie, gdzie klasa średnia stale się kurczy i stale powtarzają to samo. Wielki kapitał rośnie i ściąga sobie tańszych robotników, bo im tak wygodnie. Więc nie można mówić o konsumpcjonizmie, bo on nie dotyczy wszystkich. Mało tego, kara śmierci. Pan profesor tak pięknie mówił o humanitaryzmie, o karze śmierci. Nie zabija się morderców, ale w Holandii na przykład samobójstwo nawet depresjoników jest tolerowane. A przecież depresjonik wiadomo, że ma dosyć życia. To, co się dzieje, wolno zabić nienarodzonych, wolno zabić starców, wolno zabić całą gamę innych ludzi niewinnych, wykluczonych, natomiast nie wolno zbrodniarza. Czy o taką demokrację nam chodzi, czy o taką wolność nam chodzi? Mało tego, ta demokracja jest fasadowa, bo jest to wszystko w rękach środków masowego przekazu, które ludźmi manipulują. O tym można by dobrze opowiadać i byłoby mało. Także tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję. Dziękuję pani Jadwigo. Dziękuję bardzo za tą wypowiedź. Ona niewątpliwie nas troszkę ściągnęła na ziemię, bo myśmy tutaj mówili przede wszystkim o ideach, czyli o, był to pewnie taki bardziej akademicki wywód. Natomiast pani, za co bardzo dziękuję, ściągnęła nas do poziomu rzeczywistości, pokazała z iloma takimi codziennymi problemami dzisiaj mamy do czynienia i w Polsce, i w Europie. I to te problemy, o których pani mówi, to wszystko jest prawda, tylko nieporozumienie może polega na tym, że myśmy nie o tym mówili. A jeśli idzie do kary śmierci, może nie ma sensu wracać, bo ona rudzi emocje. Ja nie mówiłem o swoim stosunku do kary śmierci. Mówiłem o tym, że w Europie dzisiaj taka zasada jest w zasadzie obowiązująca. Czy ona się sprawdzi w dłuższym dystansie? Można wątpić, prawda? Te przykłady, które pani podawała, to są też jakby przykłady paradoksalne właśnie takiej praktyki, że ci, którzy są przeciwko karze śmierci, równocześnie uważają, że aborcja jest prawem człowieka, prawda? Co jest kompletnie, jakby nie pasuje jedno do drugiego. Także myśmy tutaj troszkę mieli większy komfort, jak powiem, tej naszej rozmowy, bo mówiliśmy o pewnych ideach, o idei wspólnoty. Natomiast wspólnoty borykają się z bardzo przyziemnymi, konkretnymi problemami codziennymi, prawda? I możemy, pewnie, nie wiem, w dyskusji może dalsze jeszcze będzie okazja także tych konkretnych dotykać problemów, jak problem niesprawiedliwości, prawda? Wspólnota powinna rządzić się ideą sprawiedliwości, a niesprawiedliwość jest naszym codziennym doświadczeniem, prawda? Czy właśnie w sferze ekonomii, w sferze, w tych problemach, o których pani mówiła, prawda? Dostępu do dóbr, prawda, braku reprywatyzacji, czy właśnie naprawienia tych krzyw, które,
które wyrządził komunizm, no, ten rachunek krzywd jest no, ogromny w Polsce. Prawda? Jest to ogromny rachunek krzywd, ale no, pytanie, na ile dzisiaj jesteśmy w stanie te krzywdy, czy przywrócić sprawiedliwość. No, jest to bardzo trudne. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę. Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Z kim mamy przyjemność? Ja do rozmów niedokończonych. Tak, jesteśmy na antenie. Ja chciałam, moje imię jest Ada z Podkarpackiego. Pan profesor jest też z naszego rejonu, więc bardzo się dziwię. My na pana głosowali, a pan takie rzeczy opowiada, że po prostu my jako katolicy mamy bronić naszych wartości, nie wprowadzać muzułmanów, bo muzułmanie już byli raz. Już raz szli na Europę i chcieli zalać Europę i zniszczyć katolicyzm. I teraz muzułmanie idą drugi raz. To jest polityka, to nie jest to my. Ja się powołuję na słowa pani naszej premier Szydło, która mówi, że my mamy pomagać uchodźcom tam, gdzie oni są i Polska bardzo pomaga. Oprócz tego my nie potrzebujemy tutaj obcych, żeby oni nam tu głowy ucinali, tylko i wprowadzali nam islam, tylko my mamy bronić naszego katolicyzmu. My powinni przyjmować katolików, którzy się dostosowują do naszej wiary. Tyle. Dziękuję bardzo. Dziękujemy również. Prosimy. Nie wiem, z czego pani by wnioskowała, że ja jestem za tym, żeby przyjmować w Polsce jakieś ilości, prawda, czy jakieś tutaj wielkie grupy, czy w ogóle jakichkolwiek uchodźców, którzy do Polski póki co specjalnie nie ciągną, prawda, i nic takiego tutaj nie zostało powiedziane. Z jednej strony podzielam zdanie, że naszym zadaniem, prawda, jest jako każdego z nas, ale także no, zadaniem każdego jest bronić, chronić, zresztą taki jest nasz temat, co chroni wspólnotę, no właśnie wartości, o które się troszczymy i ja zdanie, że powinniśmy dzisiaj zastanawiać się i chronić nasze tradycyjne katolickie wartości, ja to zdanie podzielam. No, natomiast powstaje pytanie, jak tym wartościom dzisiaj we współczesnym świecie służyć, prawda? Jak je bronić? Czy ta obrona no, ma polegać na jakby na zamykaniu się i walce, prawda, czy może troszkę w jakiś inny sposób. Prawda? I tu być może jest, może wystąpić pewna różnica pomiędzy tym, co pani powiedziała, a tym, co ja bym na ten temat powiedział. Natomiast co do tego, że wartości tradycyjne, katolickie, chrześcijańskie są, ja wiem, w Europie dzisiaj no wręcz zagrożone, prawda? Czy mamy problem? Chrześcijanie mają problem nawet czasami takie, że podlegają pewnym szykanom w Europie czy w innych miejscach świata. Dzisiaj o tym też media nie mówią, że chrześcijanie są prześladowani w wielu miejscach świata, prawda? Był ostatni dzień właśnie modlić za prześladowanych chrześcijan. To nawet do nas tak nie całkiem dociera. To są jakby konkretne takie wyzwania, którym no, ma pani rację, że tych wartości trzeba bronić. To, co do tego jest, to jest jakby oczywiste, nic takiego tutaj nie zostało powiedziane, aby myśleć inaczej. Natomiast no, pytanie, jak to efektywnie robić właśnie w sposób skuteczny. Jak budować i chronić wspólnotę narodu? Temat naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych widzów do telefonowania, do dzielenia się swoimi refleksjami, spostrzeżeniami na ten temat. Jak budować i chronić wspólnotę narodu? Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Panie ministrze, ze wspólnotą narodową związane są bardzo konkretne postawy. Jedną z takich postaw jest patriotyzm.
dla Pana to pojęcie patriotyzmu? Mhm. Może zanim jeszcze przejdzie do tego, pozwólmy naszym widzom zabrać głos. Bardzo proszę. Halo? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków amen. Mamy przyjemność. Zofia z Warszawy telefonuje. Prosimy. Witam księdza serdecznie i witam pana profesora bardzo serdecznie. Dobry wieczór. To wszystko, co pan profesor mówi, jest bardzo mądre, bardzo ciekawe. To miło posłuchać tak mądrego człowieka. Również jest miło posłuchać byłych rozmówców, tak jak pani Ady z Podkarpackiego oraz pani Jadwigi z Warszawy. W szczególności pani Jadwiga z Warszawy pięknie mówiła o prywatyzacji, o przywłaszczeniu dóbr, które były wspólne po II wojnie światowej, a transformacja 89 roku spowodowała, że te dobra zaczęły wpływać w ręce tylko małej liczby naszych obywateli. Nauka, którą pan reprezentuje, panie profesorze, jest bardzo ważna i ona była niszczona przez wiele lat w naszym kraju. Jakie pan widzi rozwiązania, żeby tę naukę wznieść na wyższe poziomy? Jak budować patriotyzm, kiedy przez ostatnich kilka lat, kiedy rządziła Platforma Obywatelska, niszczyła wszystko? To stanęło na drodze. To znaczy też i szkolnictwo. Ja należę do grupy tych osób, tej grupy zawodowej, która w latach 2012-2014, w ciągu 3 lat, została zwolniona z pracy. Jestem byłym nauczycielem, nauczycielem dyplomowanym, którego usunięto ze szkoły, ponieważ ten nauczyciel był niewygodny. Uczył patriotycznie, bo kochał pracę i swoich uczniów. Z pracy zwolnił mnie były mój uczeń z Warszawy, z dzielnicy Warszawa-Wola, gdyż miał swoje ścisłe grono nauczycieli młodych, bo sam był ode mnie o wiele młodszy. Zrobił szybką karierę, podobnie jak pan prezydent Lech Wałęsa, był elektrykiem po zasadniczej szkole zawodowej i piorunującą karierę zrobił. Swoją pracowitością to trzeba oddać. Niemniej jednak, kiedy dostąpił wysokiej pozycji, kasował starszych nauczycieli. Przepraszam za kolokwialne wyrażenie. Taka była Polska do tej pory. Gdzie jest moje miejsce? Czy jest dla mnie miejsce w społeczeństwie? Bo nie czuję się członkiem tego społeczeństwa. Jak ochronić naukę i dobra, wspólne dobra narodowe? Przede wszystkim język, który jest byle jaki w telewizji, w mediach. Aż żal słuchać. Kto może dźwignąć to wszystko? Jest dużo krzywd. Na koniec chciałabym powiedzieć, że pan profesor mówi, że trudno jest wyrównać te niesprawiedliwości. Nie wiem, czy trudno, jeżeli są ludzie mądrzy u nas w parlamencie i w rządzie, czy nie mogliby pomyśleć nad tymi krzywdami, które zostały wyrządzone. Ja jestem tego dowodem. Moja sprawa toczy się w sądzie od 4 lat i jest zamiatana pod dywan w Sądzie Najwyższym, bo muszę czekać przez cały 1 rok tylko po to, żeby któryś z sędziów wziął do ręki moje akta i zdecydował, czy ta sprawa nadaje się do rozpatrywania prawnego. Mhm. Ponieważ sąd wziął stronę urzędników, dyrektora, który był popierany przez byłą partię, tak? Manus manum lawat, przepraszam. Tak było do tej pory. Wierzę, że jeszcze są dobrzy ludzie, mądrzy patrioci, którzy chcieliby traktować wszystkich sprawiedliwie, bo
zostałam wyrzucona poza burtę naszego społeczeństwa. I to, co powiedziała pani Jadwiga z Warszawy, chciałabym mieć kontakt z tą panią Jadwigą. Bardzo proszę pani Jadwigo o jakiś kontakt. Poddaję mój pani, mail. Pani Zofio, to może poza anteną zostawimy numer kontaktowy. Tak, rozumiem. Też bardzo dziękujemy za te słowa i pozwólmy też panu ministrowi. Pozwólmy Jestem panu ministrowi. Ofiarą poprzedniego systemu. Dla mnie nie ma miejsca w Polsce. Dziękuję. No, bardzo, bardzo smutno te słowa brzmiły. Ja mam nadzieję, że tutaj jakby karta w przypadku pani, która dzwoniła, jeszcze się odwróci, ale no, pani zwróciła też właśnie, jak i podobne wcześniejsze głosy, na problem tego, że ta nasza współczesna wspólnota, myśmy o tym no, mało mówili, prawda? No, jednak są siły odśrodkowe, są rachunki, prawda? Jest no, na pewno niewątpliwie no, sprawą, no, fatalnie się to stało. No, to brzmi, mam świadomość, że głupio brzmi to, co mówię pewnie, ale fatalnie się stało, że do tych rachunków krzywd związanych z poprzednim systemem no, zostały dołożone nowe już po 89 roku, prawda? Kiedy no, w zasadzie oczywiście to nie musiało być, tak się wydaje to, nie musiało być tak źle pod tym względem, prawda? Że taka jakby zaproszenie do ludzi starego systemu, prawda? Że macie szansę jakby oczyścić się, wejść do nowej rzeczywistości, prawda? Właśnie do idei Solidarności. To teoretycznie mogło być piękne, ale co z tego wyszło? Okazało się, że pod jakby dywanem, w tym sferze tego, co nie widać, prawda, były interesy, było właśnie uwłaszczanie się na majątku narodowym. No były jakby kolejne rachunki krzyw, które dzisiaj po ponad 20 latach no, tkwią jak drzazga w naszym organizmie, naszej wspólnoty. Prawda? I a więc no, jest trudno po tych wypowiedziach, to mogę mieć poczucie, że jest być może jeszcze trudniej, niż mi się wydawało, bo no ja faktycznie działam w środowisku akademickim, gdzie te rachunki krzywd może nie są aż tak silne, chociaż także są. Też jest, tutaj pani zresztą mówiła o pewnych niesprawiedliwościach czy niegodziwościach, które działy się w szkole, prawda? Na uczelniach też niemało mamy przykładów kolegów, którzy mieli, nie wiem, złamane kariery naukowe, prawda? I nie tylko w PRL-u, także później, prawda? To jest prawda. Natomiast kłopot, znaczy, no, byłbym nieodpowiedzialny i nieuczciwy, bym powiedział, że teraz my mamy jakby czarodziejską różdżkę, mówię my w sensie rząd, w sensie parlamentarzyści, prawda? Że mamy czarodziejską różdżkę i tak nią machniemy i zostanie przywrócona sprawiedliwość. To jest bardzo, bardzo trudne, ale myślę, że te działania w ciągu tego roku pokazują, że jest determinacja, aby przynajmniej no, na miarę możliwości, żeby na rzecz przywracania jakby normalności, przywracania właśnie uczciwości i w miarę możliwości zadośćuczynienia tego, co było niesprawiedliwe poprzednio, żeby w tą stronę działać, ale jest to trudne. No jest to naprawdę, naprawdę trudne. Także no takie głosy, jak mówię, sprowadzające ten nasz wcześniejszy troszkę akademicki wywód na ziemię, dające do myślenia, prawda? I ja to też traktuję jako wyzwanie tutaj, bardziej może jako senator niż jako minister. Natomiast pani pytała o przyszłość nauki. No, staramy się w tej chwili robić co możliwe, aby poziom nauki w Polsce podnieść i to, znaczy nauki, w ogóle edukacji, prawda, bo ale no ja pracuję w tym obszarze szkolnictwa wyższego, prawda, no, znowu trudno mi składać tutaj jakieś daleko idące obietnice.
różnica, ale ten ton, o którym pani mówi, że właśnie poziom edukacji, że praca na rzecz wzrostu poziomu edukacji, na rzecz jakby dopuszczania, prawda, czy awansowania, czy to w szkolnictwie tym podstawowym, średnim, czy na wyższych uczelniach, ścieżki kariery naukowej, ścieżki kariery zawodowej, żeby rozstrzygały i były decydujące przymioty, prawda, merytoryczne, ale także takie przymioty ideowe, prawda, nauczycieli akademickich. To jest bardzo, bardzo ważne i robimy co w naszej mocy, aby w tym kierunku działać. Natomiast na pewno jest to proces i długoterminowy, i długotrwały, i złożony, prawda? Także nie chcę składać jakichś pustych deklaracji, że teraz już w szkolnictwie wyższym, prawda, po reformie, nad którą pracujemy, która mamy nadzieję wejdzie w kolejnym roku, w roku 18 akademickim w życie, że wszystko już będzie cudowne. Panie ministrze, tu postawmy kropkę. Czas pierwszej części naszej rozmowy dokończonych dobiega końca. Tematem dzisiejszego naszego spotkania jest kwestia, jak budować i chronić wspólnotę narodu. Naszym gościem jest pan profesor Aleksander Bobko, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, senator, no i dawna pełniący funkcję również rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego. Panie ministrze, dziękuję za bardzo. Ten czas. Też telefony naszych widzów to jest bogactwo sprowadzające również dyskusję na pole rzeczywistości, z którą nasi słuchacze również mają bardzo konkretne do czynienia. Zapraszamy naszych widzów na drugą część do Radia Maria na godzinę 21.30. Za ten czas wspólnego spotkania podczas rozmów niedokończonych bardzo serdecznie dziękuję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.